Dzień dobry kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym vlogmasie na tym kanale. Dzisiaj mamy poniedziałek? Nie, wtorek? Aż muszę sprawdzić. Wtorek, okej. Okay. Dzisiaj mamy wtorek i słuchajcie, jutro z rana wylatuję z racji, że w tym roku na święta opuszczam Polskę. Zresztą już to jest któryś rok pod rząd, że już wyjeżdżamy na święta. I właśnie w tym roku wyjeżdżamy na święta do Miami. Także super, już się nie mogę doczekać. Wracam do mojego ukochanego Miami. Ci, którzy mnie obserwują tutaj już dłużej, wiedzą, że ja naprawdę w Miami już byłam ponad 10 razy. Ja Miami traktuję jak mój drugi dom i bardzo się cieszę, że tam wracam. Jadę tam na 10 dni od 20 grudnia do 30 grudnia. Moi rodzice natomiast wracają po Nowym Roku. A z racji, że ja chciałam spędzić Sylwester i Nowy Rok z moimi znajomymi, to po prostu zgodzili się rodzice. Wybłagałam ich, żebym po prostu wróciła wcześniej. Także skoro wyjeżdżamy, nie mogło się obejść bez czego? Bez pakowania walizki na moim kanale. Oczywiście, że tak, musiało być pakowanie walizki. Słuchajcie, teraz jestem pro. Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego vlogmasa, kupiłam sobie lampkę. Także teraz staram się, żeby wszystko było perfekcyjnie oświetlone. I mam nadzieję, że takie też będzie. Muszę pójść na strych po walizkę, ale najpierw Wam pokażę, jakie rzeczy przygotowałam. Więc tak, jeśli chodzi o butki, biorę 3 pary, może jeszcze w czwartej pojadę, a może pojadę w któryś z tych. Nie mam jeszcze zielonego pojęcia, jak to będzie, ale biorę tak, biorę te Adidas Campus 00, szare, przepiękne. One teraz będą mi serio pasować do praktycznie wszystkich ich outfitów, które wymyśliłam. W ogóle jeszcze tak słowem wstępu, chciałam Wam powiedzieć, że to pakowanie walizki było chyba najtrudniejsze w moim życiu. Nie wiem, ja teraz ostatnio mam taką erę, że nie mam w ogóle inspiracji na outfity, nie podobają mi się za bardzo ciuchy w mojej szafie, mam wrażenie, że wszystko już przenosiłam na 1000 sposobów. Jak chodzę do sklepu, rzeczy w sklepach też mi się nie podobają, nie wiem czemu. Podobają mi się na wieszaku, ale na przykład jak zakładam, to już na mnie mi się nie podobają. Generalnie aż tak bardzo nie podoba mi się już moda, która jest generalnie panująca. Jakoś tak na początku mega się w to wkręciłam, wiecie, jak weszły dopiero szerokie spodnie i była taka fajna zajawka, kombinowało się z tym, były różne style, były właśnie najpierw takie rozszerzane spodnie, później całe szerokie, później jakieś paraszuty, później kargosy, teraz w ogóle jakieś takie skaterskie i tak dalej, trochę już wchodzą też dzwony i generalnie miałam taką zajawę mega na to, a teraz ja mam wrażenie, że ja potrzebuję czegoś nowego, potrzebuję czegoś fresh, bo mi się już po prostu znudziła moja szafa, mimo to, że wiecie, ja mam bardzo dużo basiców w szafie, mam mało co prawda kolorów, teraz to zauważyłam. I wiecie, ja staram się co jakiś czas odświeżać swoją szafę, ale ubrania są tak drogie, ja kocham kupować ubrania, naprawdę kocham zakupy takie ubraniowe, ciuchowe i tak dalej, ale no nie ma co ukrywać, ubrania są bardzo drogie. W sieciówkach teraz za kilka rzeczy zapłacicie pół kafla, jak chcecie jakieś takie większe zakupy zrobić, to już w ogóle wolę oszczędzać na podróże albo na jakieś przyszłościowe rzeczy niż na ubrania. No teraz temperatura w Miami jest taka, że jest generalnie po 20 stopni, 16 w nocy, więc jakby w dzień będzie ciepło, w dzień będzie pewnie tak na krótkie spodenki, a jak będzie już szedł wieczór, no to bluza, długie spodnie, coś takiego. No i ja teraz jestem też przyzwyczajona bardzo do chodzenia w długich spodniach, więc jakoś tak mi się nie widzi w krótkich spodenkach, ale wiem, że jak będę już na miejscu, to będzie co innego, no i przez to totalnie nie wiedziałam, co brać, ale dobra, pokazuję Wam. Także tak jak mówię, właśnie kampusy, następnie samby mojej mamy, też bardzo do wielu rzeczy pasują, no i tutaj moje urodzinowe butki, czyli te trampki z Diora. Tutaj w tym worku mam bieliznę, tam pasek, pasek też muszę sobie kupić jakiś ładny, bo ja cały czas mam o ten ze Stradivariusa z takimi z dwoma kółeczkami, powiedzmy inspiracja Gucci, ale muszę sobie kupić jakiś taki fajny, cool pasek. Następnie mam dwie bluzy, możliwe, że wezmę jeszcze więcej, ale póki co mam dwie. Jedna jest właśnie z tej firmy Essentials, chyba tak to się wymawia. Bardzo często się pytacie, gdzie kupiłam tą bluzę i ja, słuchajcie, kupiłam ją, jak byłam na Hawajach. W takim sklepie, kurde, nie pamiętam nawet, jak on się nazywał, ale w takim sklepie, gdzie są różne marki. Pod spodem mam Zipa, bluzę taką brązową. Tutaj mam dwa takie sweterki, powiedzmy, do narzucenia na topy. Sweterek świąteczny, oczywiście nie mogę go zabraknąć. Jadę też w świątecznej bluzie. I tutaj pod spodem mam też taką bluzę, jakby takie hoodie, bez kaptura i tak dalej. Tutaj mam piżamkę. Następnie mam sukienkę na Wigilię. I tutaj mam jeszcze taki, wiecie, taki sportowy komplecik. Czapka z daszkiem, chusta, bandama. Tutaj mam stroje kąpielowe. Stroje kąpielowe nie będę Wam pokazywać. Widziałam chyba 4 różne. Jakiś brązowy, fioletowy, żółty i tak dalej. Tutaj mam wszystkie topy, na które miałam ochotę, jak się pakowałam. Powiem Wam, że nie robiłam
brałam jakichś takich konkretnych fitów, tylko brałam po prostu te rzeczy, które mi się podobały, no i właśnie wzięłam jakieś różne topy. To, na co będę miała ochotę, to będę zakładać, także zobaczymy. No i teraz spodnie. No i właśnie ze spodniami miałam największy problem, bo ja teraz chodzę w bardzo różnych spodniach i też to zależy po prostu od mojego humoru. Ale tutaj mam jedne takie, powiedzmy, sprane spodnie jeansowe, skaterskie z Bershki. Tutaj mam spodnie cargo białe z House'a, cargo szare z Stradivariusa chyba, albo Pull&Bear'a, spódniczkę jeansową, dwie pary shortów jeansowych. Tutaj takie spodnie jakby do jogi z takimi dziurkami, one są z Aloe Yogi. To wiecie, one na plaży, czy tak do sobie pochodzenia. No i zwykłe takie też czarne, sprane jeansy. I to jest na razie wszystko, co przygotowałam. Ja jadę też na 10 dni, więc to nie jest tak dużo. Bo popodróżowałam trochę, tak wiecie, na dłuższą metę, na 3 tygodnie, 4 tygodnie i już mniej więcej wiem, co brać, czego nie brać. Teraz muszę lecieć po walizkę, więc po nią szybko skoczę. Ona jest na strychu. Wiecie, co, zabiorę Was ze sobą. Pokażę Wam, gdzie my trzymamy zawsze walizki, bo one właśnie zawsze są u nas na strychu. My generalnie strych traktujemy jako takie miejsce przechowywalnie, na przykład właśnie ubrań. Jeżeli nie ma sezonu na dane ubrania, no to właśnie tam przechowujemy różne buty, różne też dekoracje do domu, jakieś poduszki i tak dalej. Takie po prostu sezonowe stricte rzeczy, także wchodzę na strych. Ale mamy też tutaj właśnie takie miejsce, czekajcie, muszę obrócić. Mamy też, o tutaj, takie miejsce, które muszę przyznać, że jest trochę obskurne, nie? No przyznajcie, jest trochę obskurne. I tutaj właśnie trzymamy walizki. O, i ja właśnie idę po tą, którą widzicie, czyli po moją ulubioną fioletową walizę BG Berlin. Zabieram ją ze sobą. To jest bardzo nisko, ja nie chcę się walnąć bardzo w plecy. Ale musicie przyznać, że jest tutaj trochę creepy. Serio, jest creepy. I na tym strychu, wiecie jak to na strychu, są myszy i tak dalej. Ja się akurat myszy nie boję, ale mimo wszystko są to szkodniki takie domowe. Więc no cóż, chodź tu, kurde. Muszę Was odłożyć, bo chyba z Wami nie zejdę. Ewentualnie zejdę, ale się zabiję przy okazji, także pozwólcie. No i co? Lecimy z tym koksem, pakujemy walizę, otwieramy ją. Tak się prezentuje ta waliza. To jest ta największa. No i oczywiście ją możecie zakupić na stronie BG Berlin. Wiecie, co jest fajne, żeby zrobić z walizką, zanim wyjedziecie, spsikać ją jakimiś waszymi ulubionymi perfumami. I wtedy wszystkie rzeczy i w ogóle walizę, jak otworzycie, będą pięknie pachniały. Okej, okay, i teraz tak, pakujemy. Pakujemy oczywiście najpierw spodnie. Idealnie się mieszczą. Wzięłam ich idealnie. Pewnie nie tak za dużo, ale powiedzmy, że idealnie. Następnie topy. Topy możemy sobie tak boczkiem dać. W ogóle nic nie prasuje, bo do Miami jak lecimy, to zawsze w hotelach jest żelazko, więc jakby tym razem nic nie prasuje. Tutaj obok właśnie te sweterki. Pasek, proszę bardzo, za kotarę. Tak samo tutaj czapka i bandana. Te takie dodatkowe rzeczy tutaj położę sobie, chociaż może nie, może dam je tutaj z boku. A właśnie do bielizny, bo ja w tym worku na bieliznę mam tylko skarpetki, więc ja tutaj jeszcze muszę dołożyć staniki i majtki, ale stroje kąpielowe pakuję tutaj. Bluzy oczywiście klasycznie zawsze na samą górę kładziemy. One nam wtedy tutaj tak spowodują, że te rzeczy po prostu nam się nie będą przemieszczać. Nie spinam się w ogóle tym pakowaniem, bo w sensie spięłam się, nie, żartuję. Spięłam się na początku, miałam takie, kurde, nie mam żadnego pomysłu, co spakować, w ogóle wszystko do dupy, nie chce mi się jechać, ale stwierdziłam, dobra, go jest coś potrzebować, ja po prostu sobie kupię. Tam wszystko jest, nawet więcej niż w Polsce, więc jakby nie ma co się przejmować. A, właśnie, jeszcze klapki, dobra, to zaraz, to najpierw spakuję sobie do worka. Lepiej nie kupować z takich chińskich stronek, ale jak już kupujecie i dostajecie takie woreczki, to wykorzystujcie je, serio, bo one są świetne właśnie na buty, żeby sobie później schować przed podróżą. Ja jeszcze spakuję te i jeszcze przyniosę klapki. To, ile te klapki przeżyły w te wakacje, to są klapki Easy Slidesy. Kupiłam je właśnie przed wakacjami, bo nie miałam żadnych jakichś fajnych klapek. I to, ile te klapki przeżyły przez te wakacje, naprawdę powiem Wam, bardzo dużo. Bardzo dużo, także naprawdę spoko, są wygodne, nie obcierają i tak dalej. Czujesz się w nich jak na gąbeczce. Do wszystkiego pasują, więc kozak.
Także ja te buty spakuję i idę jeszcze po jakieś, wiecie, takie dodatkowe rzeczy. Dobra, a więc tutaj na dole leży bielizna, którą jeszcze zabieram. Tutaj następnie jakieś takie bonusowe, można tak powiedzieć, dodatki. Mamy tutaj sznurek od szlafroka, żeby móc robić sobie fale na włosy. Jedne okulary, które chowam do plecaka. Druga para okularów, trzecia para okularów przeciwsłonecznych, no bo tam będzie dużo słońca. Dwie takie opaski, teraz wszyscy noszą kokardki, ja mam taką. O, proszę bardzo. Tutaj mam jeszcze na Wigilię, stwierdziłam, że mogę zabrać taką czerwoną opaskę, ale no jeszcze zobaczę. Następnie tutaj, jeszcze nie spakowałam zwykłych kosmetyków, jak widzicie, bo tutaj no ja wiem jakie kosmetyki, w ogóle straszny syf, Jezu, ja was tak przepraszam, straszny syf, nie będę wam tego pokazywać, ale ja mniej więcej wiem jakie kosmetyki mam zabrać, lustro. Dobra, wiecie co, ja wyjeżdżam, ja nie musiałam sprzątać na święta, bo ja wyjeżdżam, więc nie zwracajcie uwagi, jeżeli jest bałagan. No, ale za to spakowałam już pielęgnację, żeby niczego nie zapomnieć. I tak, oczywiście płyn micelarny, tutaj mam z Laneige Lip Balm, następnie maszynka do golenia, tutaj takie właśnie jak coś, jakieś wypryski są, to żeby złagodzić, żeby nie były czerwone, kropelki brązujące, krem, o którym wam mówiłam w poprzednim vlogmasie, tutaj z The Ordinary ten kwas, płyn do soczewek przelany do takiego pojemniczka po Cetaphilu, do włosów mam olejek oraz właśnie taką odżywkę, co była w kalendarzu z Wedla, tutaj dwa produkty, antyperspirant, oczywiście krem z SPF-em, drugi krem z SPF-em, balsam do ciała, który kupiła mi Martyna, bo właśnie ona miała go jak byłyśmy w Warszawie i bardzo mi się spodobał i zapach i to, że on zostawia taki leciutki glow, także bardzo polecam i właśnie Martyna mi kupiła, także dziękuję ślicznie. No właśnie pędzle, wszystkie kosmetyki jakieś, które pakuję do drugiej kosmetyczki spakuję, oczywiście jeszcze perfumy, no i myślę, że taki zestaw będzie git. Tutaj mam również sprzęt, który zabieram. Nie biorę laptopa, bo nie będzie mi on potrzebny. Ja i tak najczęściej na wyjazdach nie mam czasu na montowanie, więc obstawiam, że tym razem mi nie będzie potrzebny. I jeżeli będzie potrzebny i nie będę go miała, to będę miała nauczkę, żeby zawsze brać laptopa, ale nie biorę. Nie potrzebuję. Jak zmontuję tego vlogmasa, to nie będę potrzebować. Za to biorę tableta, no bo to jest taki dodatkowy sprzęt, na którym zawsze wszystko mogę robić. Jak coś są jakieś rzeczy potrzebne do podpisywania, generalnie wszystko mogę robić na tym tablecie praktycznie. Co na komputerze, więc git. Biorę oczywiście słuchawki. Tutaj biorę mikrofony, może mi się przyda, może będę chciała coś ponagrywać, jak tam będziemy, także biorę, one mało miejsca zajmują, oczywiście biorę lampkę, ale to jeszcze będę musiała ją naładować, biorę też AirPodsy, które się ładują, oczywiście telefon, to zaraz będę musiała przygotować cały plecak, co pakuję do plecaka, pakuję też oczywiście, biorę mój 5-minute journal i biorę też tą książkę, to będzie jedyna książka, którą biorę właśnie taką, wiedzę, w takiej wersji papierowej, ale biorę też oczywiście czytnik, który mi się tutaj ładuje, no i co, czy coś jeszcze? Nie. Wydaje mi się, że z tych rzeczy, które przygotowałam, pokazałam wam wszystko, więc ja teraz to mniej więcej popakuję do walizek i tak dalej i później otworzymy kalendarze adwentowe, bo dzisiaj musimy otworzyć kalendarze już okienka do samego końca, czyli od wczoraj chyba, od 18 okienka aż do 24, także będziemy mieli trochę do zrobienia. Okej, kochani, ja już zjadłam, więc czas otworzyć teraz kalendarze adwentowe, dokładnie tak, mamy trochę okienek do otwarcia, dlatego zabieramy się za to, żeby mi się to już z głowy, bo chciałabym już wejść te kalendarze adwentowe. No i dzisiaj otwieramy 18, 19, 20, 21, 22 i 23 okienko, masakra, strasznie dużo tego. Dobra, zaczynamy od 19 i tutaj ponownie mamy tego batonika Pierrot. To jest ten batonik orzechowo-arachidowy. Bardzo dobry był. 18 okienko. Tym razem mamy tutaj pawełka Toffee. Nigdy nie jadłam takiego pawełka. Jadłam tylko ten słony karmel, co wtedy właśnie tutaj był. Dobra, teraz czas na jakiś kosmetyk. 20 okienko. Góry nogami jest. Balsam do ciała, ale kozak, inspirowany zapachem bajeczny, piękna i gładka skóra. Ja kocham, naprawdę autentycznie kocham balsamy, także od razu mogę sobie przetestować. Ten pachnie tak samo jak ten poprzedni, chyba pink to był? Nie pamiętam co to było, ale pachnie właśnie tak mega ładnie, naprawdę tak słodziutko, że masz ochotę zjeść. Dobre, 21. To było moje ulubione, co było w całym tym kalendarzu. Czyli ptasie mleczko, to w takiej jakby dużej formie. Ja kocham ptasie mleczko i to było najlepszy słodycz, jaki był właśnie w tym kalendarzu. 22. Okej, mamy tutaj kolejną odżywkę do włosów. Humektantową. Inspirowana zapachem WW Równowaga Pech.
Tak to się prezentuje, ale będę miała odżywek i szamponów. Również bardzo ładnie pachnie, ale one wszystkie tutaj inspirowane zapachem bajecznym, tutaj ptasiego mleczna, tutaj Pawełka, tutaj tego WW, a one mam wrażenie, że wszystkie pachną tak samo albo bardzo podobnie. Ostatni produkt słodyczowy w tym kalendarzu. Okej, mamy tutaj ponownie ten batonik bajeczny i uwaga, 24, a w ogóle 23 to są moje imieniny, swoją drogą, 23 grudnia, ale dobra, otwieramy 24 i to jest największy produkt, jaki dotychczas był, uwaga. Coś z brokatem. Czy ten produkt jest normalnie dostępny w sklepie? Wydaje mi się, że nie. To oto tym sposobem skończyliśmy ten kalendarz adwentowy. Jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie Only Bio i Wedel za taki cudowny prezent. Pada? Bardzo, bardzo mi się podobał kalendarz adwentowy. Wydaje mi się, że to był jeden z moich ulubionych w tym roku. A zobaczcie, dzisiaj mamy taką odżywkę w mgiełce, która ułatwia rozczesywanie włosów, inspirowana zapachem ptasiego mleczka waniliowe. I oprócz tego on ma w środku brokat. Czy wy to widzicie, jak to się błyszczy? To bardzo mi się podoba i się cieszę. Fajny taki pełnowymiarowy produkt. Super. Mój najmniej lubiany kalendarz w tym roku, czyli ten z herbatkami. No ale okej, dobra, otwórzmy sobie już do końca. Może czymś nas jeszcze zaskoczy. Kurkuma, ginger, lemongrass. Już to było. Nie był drogi, także nie jest mi aż tak przykro, ale mimo wszystko, no wypiję te wszystkie herbaty, wiadomo, ale okej, cynamonowa. Apple Rose i cynamon. To też już było, ale ona chyba była najlepsza. Winter Warmer. Wydaje mi się, że też był. Ładnie pachnie, bardzo ładnie pachnie. Ta herbatka też mega, chyba zaraz pójdę sobie ją zrobić. Tropical Lemongrass. Co ma Tropical Lemongrass do świąt? Nie wiem, ale takiej nie było. Winter Balance. Bardzo ładnie pachnie. Let's check. Cocoa, cynamon i ginger. Trzeci raz. Trzeci raz ten smak jest. Ale słuchajcie, to ten kalendarz jest premium z racji, że tutaj mamy jeszcze 25 okienko, czyli pierwszy dzień świąt. Może tutaj będzie zaskoczenie. Cranberry, hibiscus, rosehip. Nie wiem, czy było, ale na pewno nie jest to świąteczna herbata. Teraz dojemy czekoladki. Strasznie dużo tych czekoladek nam tu zostało. Ale dobra, otwieramy. 18. Tutaj mamy Mikołaja. 19. Jakiś niedźwiedź. 20. W 20 mamy choinkę. 21. Śnieżynka. 22. Już mi strasznie słodko. Czuję się teraz, jakbym znowu była w podstawówce i dostała kalendarz adwentowy i wyżarła wszystkie czekoladki w jeden dzień. Misiek. 23. Gwiazdka. I ostatnia czekoladka. Okej, 24. Bałwan. I to tyle. Kalendarz adwentowy jest pusty. Jeśli chodzi o ten kalendarz adwentowy, to co roku z Milki był lepszy, ten z nadzieniami. Wiem, że on istnieje, ale ja akurat dostałam taki, więc bez sensu. Dwa kalendarze z czekoladkami. Co fajnie sobie otwierać codziennie jedną czekoladkę i sobie móc ją zjeść, także... I ostatni to kalendarz adwentowy z Bourjois. Co tutaj nas jeszcze zaskoczy? Co tutaj takiego będzie? 18. Pierwszy bardzo. Bardzo ładny kolor w ogóle tego produktu jest, taki różowy, pastelowy. Rzadko się spotyka takie opakowania. Czy to będzie maskara? Maskara z bardzo fajną, powiem wam, szczoteczką. Zobaczcie, mam nadzieję, że się złapała ostrość na nią. Troszkę średnio, trzeba przyznać, bo to już chyba jest czwarta maskara. Tuszy nigdy za wiele. 19 pewnie będzie, jest tutaj na dole. Takiego produktu jeszcze nie było. Mamy tutaj błyszczyk brokatowym pigmentem. O, widzicie? Błyszczy się. Bardzo ładnie się błyszczy, także nałożę go sobie teraz na usta. Dobra, nie wiem, ja jeszcze nie wiem, czy mi się podoba ten zapach. Co sądzimy? Ja jestem trochę ślepa, nie widzę siebie w podglądzie aż tak. Dajcie znać. Dajcie znać, co sądzicie o tym produkcie. Okienko numer 20. Mamy tutaj pomadkę z Bourjois. Pomadki z Bourjois wydaje mi się, że są bardzo ikonicznym chyba takim produktem dość, nie? Dobra, okienko numer 21. Okej, mamy tutaj produkt do brwi w takim pędzelku malutkim. I jest to produkt do brwi kolorowy. Okienko numer 22. Lip Sorbet. Okej, kolejna pomadka. Mamy tutaj kolejną pomadkę, a raczej taki
taki błyszczyk trochę. To jest taka pomadka z błyskiem. Widzicie, jak ona się błyszczy? Ciekawy produkt i już bardziej w moim kolorze. Styl nie aż tak, ale już na pewno bardziej niż ta poprzednia pomadka. Okienko numer 23, czyli moje imieniny. Mamy tutaj paletkę. Mini paletkę. Bardzo spoko uniwersalne kolory. Ja właśnie takimi kolorami, jak już robię właśnie makijaż oka, więc mi taka paletka pasuje. I ostatnie, 24 okienko i muszę Wam pokazać, jakie ono jest wielkie. Look at this. Ogromne i bardzo ciężkie. Także sprawdźmy. Pełnowymiarowy produkt. I mamy tutaj perfumy. Bardzo ładne opakowanie, spójrzcie. Nie wyglądają, jakby to były mocne perfumy. O, ale alkohole daj. No, ładne. Ładne są, bardzo delikatne. Nie są takie wieczorowe, tylko właśnie takie bardziej na co dzień. Bardzo ładne, podoba mi się ten zapach. On mi się kojarzy z takimi perfumami, jak byłam młodsza, jak były na przykład jakieś perfumy Justina Biebera albo Ariany Grande, to właśnie z takimi one mi się kojarzą. Zobaczcie, tak się prezentują ostatecznie te rysunki. Mamy tutaj kamienicę. Ładnie to wygląda, bardzo ładny, naprawdę estetyczny, ładnie zrobiony kalendarz adwentowy. Dajcie znać, który Wam się podobał najbardziej, jakie byście chcieli kalendarze w przyszłym roku i co? A my wracamy do pakowania się na wakacje. Czuję się po nim po prostu jak nowonarodzona. Zrobiłam peeling, depilację, umyłam włosy. Teraz nakładam kolejną pielęgnację, tym razem na twarz. Zaraz jeszcze nałożę balsam, wysuszę głowę, montuję dla Was vlogmasa i będę mogła lecieć spać. Mamy jakąś godzinę 22. O 12 planuję najpóźniej się położyć spać. Mam nadzieję, że w tym czasie uda mi się zmontować vlogmasa. Czy ja Wam powiedziałam o wszystkim, co spakowałam? Wydaje mi się, że tak. Rano już wiadomo, dopakuję jakieś ostatnie rzeczy. Musimy wstać o 4. No, musimy wstać o 4, musimy wyjść 4:45. O 5:15 najpóźniej musimy być na lotnisku, bo do 6:15 musimy oddać bagaże. I o 6:30 chyba jest boarding. Dobrze, kochani, a więc ja już Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego vlogmasa. Mam nadzieję, że Wam się podobały tegoroczne vlogmasy. Dajcie znać. I co, widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach na tym kanale. Buziaki i pa, pa.